Rzeczywiście trafiło około 2 miliardów złotych do tego okręgu senackiego. No duży, 8 powiatów, 2 miasta na prawach powiatów od Sejn aż po Zambrów, więc naprawdę kawał drogi, kawał Polski. No ale tej Polski, która właśnie potrzebuje wsparcia. A pamiętajcie Państwo, że ja mówię tylko o środkach inwestycyjnych. Drogi, mosty, różnego rodzaju gmachy publiczne, wsparcie tego rodzaju wchodzi do tej sumy. Ale przecież jest i to wsparcie inne. No 500+ jest tego symbolem, ale przecież jest i kapitał opiekuńczy, i te pieniądze na wyprawkę, i wiele innych wsparć, które zostało stworzone w ciągu ostatnich lat. No choćby ta 13 i 14 emerytura. Krótko mówiąc, jest tak, że nasza władza, wbrew temu, co mówi nas główny przeciwnik, a dzisiaj jak zwykle zajmował się wielkimi rzeczami, a nie sprawami Polski, to znaczy Prawem i Sprawiedliwością. Mówię o wiadomym polityku, pewnie wszyscy się domyślacie. Otóż on użył jednego celnego określenia, że władza powinna być ciepła. Ciepła dla ludzi. Otóż czy ciepła jest ta władza, która daje, czy ta, która nie daje? Czy ciepli rodzice to są ci, którzy się zajmują swoimi dziećmi, czy ci, którzy mówią, niech sobie dzieci same dają radę? My oczywiście nie traktujemy obywateli jako dzieci. To byłoby z naszej strony coś całkowicie niestosownego, można powiedzieć bezczelnego. Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy obywatelami. No ale uzyskaliśmy dwukrotnie legitymację do tego, żeby rządzić w kraju. I sądzę, że jeżeli trzymać się tego określenia, tego przeciwstawienia ciepło-zimno, to cieplejszej władzy dotąd w Polsce nie było. I ta władza jest ciepła nie tylko dlatego, że chce być ciepła, bo można chcieć, ale nie móc. Gdyby nasza sytuacja finansowa była taka, jaka by była, gdybyśmy kontynuowali w tej sferze właśnie politykę naszych poprzedników, gdybyśmy pozwalali na rozkradanie kraju, na rozkradanie VAT-u, akcyzy na paliwo i wielu innych rzeczy, to oczywiście pieniędzy na tą politykę, którą prowadzimy i w sferze czysto społecznej, socjalnej, i w sferze inwestycyjnej, i w sferze właśnie tego wyrównywania szans cywilizacyjnych, sytuacji cywilizacyjnej, byśmy nie mogli prowadzić. Byśmy mogli mówić to, co oni mówili, że pieniędzy nie ma i nie będzie, chociaż bardzo byśmy chcieli pomóc, to jednak ich nie wykopiemy nawet w Zakopanem. Tutaj cytuję klasykę. Otóż myśmy nie kopali, myśmy po prostu ukrócili to, co robił poprzedni rząd. Dzisiaj padły takie słowa, że my jesteśmy winni za to, że nie przychodzą pieniądze z Brukseli, jakby winni Polakom. Proszę Państwa, my nie jesteśmy niczemu tutaj winni. Winni są ci, którzy nieustannie podpuszczali tam, podnosili rękę za różnymi uchwałami przeciwko nam, ale przede wszystkim szczuli, jeszcze raz szczuli. To jest po prostu niesłychane. Nie ma w Europie takiej sytuacji jak ta, która jest w Polsce. Żeby opozycja była antypaństwowa i antynarodowa. Ale jeżeli mówimy już o długach, to tak, oni mają rzeczywiście ten dług za te setki miliardów złotych, które Polska straciła z powodu tego, że oni tolerowali gigantyczne złodziejstwo. Ja nie mam żadnych dowodów na to, że osobiście na tym, mówię o politykach, korzystali. No ale mam też i doświadczenie życiowe. I ci z Państwa, którzy są ludźmi bardziej doświadczonymi, no sądzę, że mogą sobie coś na ten temat pomyśleć. Ja też sobie myślę, ale powiedzieć nie mogę. Chętnie bym się po różnych miejscach w świecie rozejrzał. Ale jest faktem,
że myśmy zdołali ograniczyć lukę VAT-owską z 20 kilku% do 4%, że w innych dziedzinach też uzyskaliśmy ogromny postęp i dzięki temu możemy dzisiaj wydawać nawet 80 miliardów rocznie na politykę socjalną. Dzięki temu możemy finansować w każdym powiecie różnego rodzaju, w każdej gminie różnego rodzaju inwestycje. Dzięki temu możemy prowadzić politykę społeczną, która wspiera ludzi. Oczywiście lepiej by ich wesprzeć jeszcze bardziej. Dzięki temu możemy także prowadzić do tego, żeby w Polsce płaca minimalna była podnoszona, żeby tworzyć także administracyjny mechanizm zmuszający do podwyższania płac. Przypomnijmy sobie tych dobrodziei. Ile za godzinę potrafiono ludziom płacić jeszcze te 8 czy 9 lat temu? Kilka złotych. 3, 4, nawet ja słyszałem o miejscu, gdzie 2 złote, ale to może jakiś wyjątek. Ale 4, 5 złotych to ja bezpośrednio właśnie w tym okręgu senackim słyszałem od ludzi, których znałem. Tak było. Tak było, proszę Państwa. To jest ta ciepła władza tego pana. Nie wiem, kto mu pisze te wystąpienia. Czasem się zastanawiam, czy przypadkiem nie gdzieś za granicą. Teraz ten szef jest... Też nie mam dowodów, no. Ale dzisiaj są takie czasy, taka technika, że nawet z Pekinu, bo tam w tej chwili szef jego przebywa, można szybko przesłać. Także, proszę Państwa, myśmy tą nową politykę, naprawdę ogromną zmianę w naszym życiu społecznym przeprowadzili. A dzisiaj mamy do czynienia z ogromnymi trudnościami. Zresztą one się zaczęły już w 2020 roku. COVID na początku 2020 roku. Teraz mamy także wojnę. Mamy światowy kryzys gospodarczy, inflacyjny, ale także w sferze finansów. Można powiedzieć, połączyły się różne kryzysy i naprawdę jest ciężko. Ale to nie oznacza, że my mamy zamiar przyjąć politykę, którą prowadzili nasi przeciwnicy. Czyli krótko mówiąc, dawajcie sobie radę sami. Nie. My w dalszym ciągu prowadzimy politykę gospodarczą zmierzającą do tego, by nasze społeczeństwo przez ten kryzys nie przez nas wywołany przeszło stosunkowo przynajmniej suchą stopą. Można z inflacją walczyć metodą szokową. Zdaje się, że ostatnio została zaproponowana przez starego specjalistę od wielkich szoków gospodarczych i społecznych, to znaczy Balcerowicza. No to jest przecież wielki autorytet tamtej strony. Tylko żeby to spowodowało, że po pierwsze mielibyśmy znów ogromne bezrobocie, spadek popytu, spadek poziomu PKB i znów byśmy przez lata to odrabiali. Ten jego szok żeśmy odrabiali przez dobrych kilka lat. Sytuacja z 1989 roku, jeżeli chodzi o PKB, czyli z czasów jeszcze komunistycznych w istocie, wróciła dopiero w 1996. Dopiero od 1996 roku mieliśmy niewielkie przekroczenie tego PKB z 1989. Dopiero wtedy można powiedzieć, żeśmy się zaczęli odbijać od czasów komunistycznych. Powtarzam, ktoś, kto w ogóle ma w głowie podobne pomysły, nie odrzuca ich z miejsca, ten po prostu bardzo źle życzy Polsce. My musimy w tych kwestiach najbardziej dla państwa bolesnych, to znaczy kwestiach inflacyjnych, prowadzić politykę, która z jednej strony jakoś ogranicza inflację, ale z drugiej strony nie powoduje wzrostu bezrobocia, nie powoduje uderzenia w gospodarkę realną. Bo pamiętajcie Państwo, że w pewnym uproszczeniu jest tak. Gospodarka składa się z tej części realnej, to znaczy produkcja, ludzie pracujący, wytwarzający tak zwaną wartość dodaną, i ta wartość dodana tworzy to PKB. Tutaj jeszcze trzeba obliczyć, jaki jest bilans, tak też mówiąc w uproszczeniu, handlu zagranicznego. Albo on jest dodatni, wtedy się to dodaje, albo ujemny, wtedy się to odejmuje i to jest mniej więcej, powtarzam to, upraszczam, PKB.
Otóż ta gospodarka, no to są po prostu fabryki, zakłady usługowe, to wszystko, co funkcjonuje. No ale to jest obsługiwane przez pewien mechanizm finansowy. Mechanizm oparty o kredyt, mechanizm oparty o pieniądz, o wartość pieniądza. Mechanizm oparty często dzisiaj, w dzisiejszych czasach, o skomplikowane mechanizmy właśnie w sferze finansów, niekiedy nawet bardzo skomplikowane. I to właśnie w tej chwili, można powiedzieć, trzeszczy. Ale te dwie sfery są ze sobą ściśle związane. I to nie jest tak, że jeżeli mamy w tej sferze realnej gospodarki zupełnie dobrą dzisiaj sytuację, bo ona w dalszym ciągu jest dobra, to nic nie grozi mimo tego kryzysu finansowego. Ten kryzys finansowy w pewnym momencie może się przełożyć. I musimy tutaj podejmować działania zmierzające do tego, żeby to się nie stało, albo przynajmniej stało w możliwie ograniczonym zakresie. I tego rodzaju działania prowadzimy. Różnego rodzaju obniżki cen wywoływane w sposób, można powiedzieć, administracyjny, choćby teraz, jeżeli chodzi o ceny energii, ceny elektryczności. Działania zmierzające do ściągania pieniędzy z rynku, no to nam trudno idzie, bo tu banki się bardzo, że tak powiem, temu przeciwstawiają, bo to chodzi o to, żeby banki podniosły wyraźnie oprocentowanie wkładów, ale nie tylko nowych wkładów, ale także starych wkładów, żeby się mniej opłacało zabierać i kupować, a bardziej opłacało wkładać pieniądze. No ale tutaj też uzyskujemy pewne sukcesy. Krótko mówiąc, no i oczywiście jest Bank Narodowy, który podnosi, chociaż dużym umiarem, bo zależy mu na ludziach, którzy są zadłużeni, stopy dyskontowe. Krótko mówiąc, to jest wszystko robione. Robione są różnego rodzaju inne, drobniejsze zabiegi, zmierzające do tego, żeby pieniądz no, nie szturmował, można powiedzieć, rynku. Ale to jest robione w ten sposób, żeby nie uderzyć nadmiernie sytuację przeciętnego człowieka. I wynik jest taki, że mamy rzeczywiście wysoką inflację, ale mamy też wysoki wzrost płac. I dopiero niedawno inflacja wyprzedziła wzrost płac i to w dalszym ciągu jest różnica bardzo niewielka. Do niedawna, jeszcze na tych spotkaniach, które odbywałem, mogłem mówić, że wzrost płac jest ciągle minimalnie o tam procent, czy 1,5%, czy może nawet nie cały procent, ale jednak wyższy od inflacji. Czy to oznacza, że ta inflacja w wielu ludzi bardzo nie uderza? Nie, dlatego że przecież wzrost płac nie jest równy dla wszystkich, a po drugie ludzie mają różne koszyki, różne rzeczy kupują. Jedne rzeczy bardziej drożeją, inne mniej. Trafić to dokładnie, symetrycznie można powiedzieć, podnosić płace, no to po prostu jest zadanie w gruncie rzeczy niewykonalne. Ale robimy, co możemy. Robimy, co możemy, żeby to największe nieszczęście, czyli bezrobocie w Polsce, bezrobocie na dużą skalę nie przyszło i żebyśmy z tej inflacji w ciągu następnych, dajmy na to, kilkunastu miesięcy wyszli do jakiegoś takiego poziomu znośnego. I jeśli nie będą nam przeszkadzać, a w szczególności jeżeli społeczeństwo wprowadzane w błąd nie odda władzy naszym przeciwnikom, to jestem przekonany, że to się uda. Chociaż po drodze będą musiały być podejmowane różnego rodzaju, czasem także i twardsze decyzje, ale zdołamy to zrobić. I zdołamy przywrócić to, co nam się udawało przez lata. To znaczy, że w Polsce było coraz lepiej, i jednocześnie coraz więcej się inwestowało, coraz bardziej wyrównywały się poziomy, chociaż jeszcze te sfery, gdzie tego wyrównania nie widać, w Polsce są. Ja teraz ciągle jestem w drodze, zresztą jak przez całe ostatnie 30 kilka lat, ale teraz to jest bardzo intensywne. No i po prostu widzę, gdzie jak to wygląda, gdzie te zmiany są bardzo daleko idące, a gdzie jeszcze tego starego, tych biednych chat jest dużo. Gdzie miasta, miasteczka się bardzo zmieniły, a gdzie zmieniły się mniej. No i są jeszcze takie miejsca w naszym kraju, gdzie gdybym przez jakiegoś czarodzieja został uśpiony
i obudził się i powiedziano mi, że to 65 rok, no to bym uwierzył. No może parę rzeczy by mnie zdziwiło, ale bym uwierzył. Więc krótko mówiąc, to nie jest wszystko symetryczne, nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby to wszystko razem szło do góry, ale jednak idzie do góry i sądzę, że przyjdzie taki czas, w którym będzie można powiedzieć, że to już dotyczy każdego, nawet mówię tutaj o małych regionach naszego kraju. To jest podstawa naszej polityki gospodarczej i socjalnej. Te dwie polityki się ze sobą bardzo mocno łączą. No ale dzisiaj, szanowni państwo, jesteśmy w kryzysie. W kryzysie, którym jest nie tylko kryzysem inflacyjnym, a w każdym razie ten kryzys inflacyjny wynika i łączy się z innymi. No tutaj na czele jest kryzys energetyczny. I tu mam dla państwa dobre wiadomości, które pewnie znacie, ale które warto skomentować. Zostały podjęte decyzje o, można powiedzieć, no to jest troszkę neologizm, ale użyję go, atomizacji polskiej energetyki. To znaczy, ma być wielka elektrownia budowana przez Amerykanów, bo to są te wielkie reaktory po 1000 MW. Ma być wielka elektrownia budowana przez Koreańczyków. No i jest jeszcze trzecia lokalizacja, gdzie nie ma ostatecznej decyzji, kto to będzie budował. No Francuzi zgłaszają tu swoje ambicje, ale w polityce wszystko ze sobą się łączy. Ja nie mam nic przeciwko Francuzom, oni ostatecznie po latach skończyli te swoje elektrownie najnowszej generacji. To w Finlandii było między innymi budowane, no już to w tej chwili funkcjonuje, ale trwało strasznie długo. No może teraz się już nauczyli i to będzie szybciej. No ale nie można z jednej strony prosić o wsparcie swojego przemysłu. U nich przemysł atomowy jest bardzo ważny. Mają przecież energetykę opartą głównie o elektrownie atomowe, 54 reaktory i chyba mniej więcej 2/3 czy nawet 3/4 produkcji energii elektrycznej to jest atom. I z drugiej strony mają tą technologię budowania elektrowni atomowych. Ale z trzeciej strony są obok Niemiec podstawą tej polityki, która jest prowadzona przez Unię Europejską i która dzisiaj, szanowni państwo, Polskę po prostu oprymuje, albo mówiąc może troszkę prostszym językiem, Polskę po prostu prześladuje bez żadnych podstaw. Nie wiem, może część z państwa słyszała wczoraj wywiad z pewną hiszpańską eurodeputowaną. Otóż ta pani, przedstawicielka delegacji, albo może nawet przewodnicząca, tego dobrze nie zrozumiałem, bo tam troszeczkę tak jednym uchem to słuchałem, Europarlamentu, który był w Polsce zbadać, jak tutaj jest strasznie, jak szaleją różnego rodzaju choroby, w rodzaju łamania praworządności, łamania praw kobiet i tak dalej, i tak dalej. Otóż ona powiedziała prosto i podobnie do tego, co powiedziała dawna ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, że to są fejki, że to po prostu jest wszystko kłamstwo. Otóż, szanowni państwo, tak, to jest wszystko kłamstwo. I my chętnie będziemy rozmawiać z Francuzami o elektrowni atomowej, ale niech oni przyjadą tutaj i, no mówię to trochę w przenośni, i przyjmą do wiadomości, że cała opowieść o Polsce, która funkcjonuje w zachodniej Europie, w Parlamencie Europejskim, to jest jedno bezczelne kłamstwo, a głównymi twórcami tego kłamstwa jest polska opozycja totalna. Powtarzam, antypaństwowa i antynarodowa. No bo skoro jesteśmy tacy źli, to dlaczego oni mają tutaj budować takie nowoczesne urządzenia? Jeszcze, nie wiem, coś z tym zrobimy i napadniemy na nich. No tak, no bo skoro nam niemalże blisko do faszyzmu, no to
pewnie nie chcieli mieć jeszcze raz Petena. Chociaż niektórzy go tam długo dobrze wspominali. To tak, jak ktoś zna troszkę historii Francji, to wiem. Ale to na marginesie. Mamy w tej chwili nowy etap rozwoju naszej energetyki, co nie oznacza, że rezygnujemy z naszych starych źródeł. Tu tylko trzeba podejmować decyzje rozważne, bo przy dzisiejszych cenach różne rzeczy się opłacają. Tylko jest pytanie, jak te ceny będą długo funkcjonować. Jeśli one spadną, to my nie możemy budować niczego takiego, do czego trzeba z góry dopłacać. Oczywiście mówię tutaj o przedsięwzięciach gospodarczych, a nie o przedsięwzięciach innego typu, bo do nich często trzeba dopłacać. Natomiast przedsiębiorstwa gospodarcze są na to, żeby ludzie mogli zarobić i żeby także można było ściągać środki dla państwa i żeby państwo mogło ludziom pomagać prowadzić różnego rodzaju działalność, która nie jest działalnością o charakterze komercyjnym, na przykład oświata, kultura i tak dalej, przynajmniej w wielkiej mierze nie jest taką działalnością i tak powinno pozostać. Czyli wiedzmy, że dzisiaj różnego rodzaju pretensje, które czasem i do mnie dochodzą, będę niedługo rozmawiał na ten temat z przedstawicielami różnych branż, to są pretensje, które ja rozumiem, szanuję, ale jednocześnie moim obowiązkiem jako polityka, jako szefa obozu rządzącego jest patrzeć na to, posługując się pełną wiedzą, jaką w tych sprawach mam, a nie na zasadzie, że jakaś jedna wiadomość czy przejściowa sytuacja ma o wszystkim rozstrzygać. Tak po prostu nie można, ale nie ma też żadnej wątpliwości, że my musimy mieć pewne strategiczne zasoby, to znaczy na wypadek kryzysu, bo już dzisiaj wiemy już na pewno, bo niektórzy wiedzieli to od początku, ale już dzisiaj wiemy na pewno, historia się nie skończyła, kryzysy się nie skończyły. Musimy mieć także swój zasób energetyczny i my o tym wiemy. I my wiemy, że tym zasobem jest po prostu węgiel. I co prawda tu węgla nie ma, chociaż jak pamiętam od czasów, kiedy pracowałem przed bardzo, bardzo wielu laty, część z Państwa wtedy jeszcze nie była na świecie, a ja już tutaj uczyłem wtedy w filii, znaczy tak się nazywało żartobliwie filią filii, bo w Białymstoku też była filia Uniwersytetu Warszawskiego, a to tu filia tej filii. Ja, proszę Państwa, tutaj przyjeżdżałem w jednym semestrze zimowym, tam co 2 tygodnie i miałem wykłady, ćwiczenia, prowadziłem egzaminy. No krótko mówiąc, już wtedy się mówiło tutaj bardzo dużo o tym, że jest na Suwalszczyźnie ruda żelaza. Nie wiem, jak to w tej chwili jest tutaj traktowane, czy to jest traktowane jako coś, co może realnie tworzyć przyszłą pomyślność tej ziemi, czy też nie, ale wiedzcie Państwo, że jest to pamiętane i jeżeli tylko będzie możliwość tego wykorzystania, to także będziemy to wykorzystywać, bo niezależność surowcowa w dzisiejszym świecie jest też niezależnością bardzo ważną. A jeżeli chodzi o stal, to z całą pewnością to jest waga szczególna. I to dobry moment, żeby przejść do tego, o czym tutaj pan minister już Zieliński już wspominał, mianowicie o sprawach naszego bezpieczeństwa. Rzeczywiście Przesmyk Suwalski jest takim szczególnym miejscem na terenie Polski, na terenie Europy i tu o to bezpieczeństwo musimy dbać. I dlatego, Szanowni Państwo, musimy przyjmować zupełnie inną postawę niż postawa naszych poprzedników, jeżeli chodzi o władzę, jeżeli chodzi o rządzenie. Oni armię zwijali, a już szczególnie zwijali na wschód od Wisły. My tą armię rozbudowujemy i to nie traktujemy tego
jako przedsięwzięcie o charakterze gospodarczym czy zgoła socjalnym, chociaż to są także miejsca pracy i my tego nie lekceważymy. Ale przede wszystkim to jest kwestia bezpieczeństwa. Wydatki na zbrojenia rzeczywiście od przyszłego roku będą już bardzo gwałtownie rosły i osiągały nawet 5% PKB, łącznie z wydatkami pozabudżetowymi, wydatkami na różnego rodzaju zakupy z Funduszu Rozwoju Sił Zbrojnych. I to jest, szanowni państwo, konieczność. Wyobraźcie sobie, to powiem coś, co powtarzam na prawie każdym spotkaniu, co by się stało, gdyby, jak to Rosjanie planowali, w ciągu krótkiego czasu, to wszystko jedno, czy to miałoby być 3 dni, czy 23 dni, zajęliby Ukrainę. No dzisiaj byłby problem dyplomatyczny, jakieś konferencje by się odbywały, biadano by tam nad tym, no może by były podejmowane także pewne inne przedsięwzięcia, nieco bardziej zdecydowane, ale sprawa byłaby w gruncie rzeczy rozstrzygnięta. I jak to się mówi w potocznym języku, za jakiś czas by przyszła. A jeżeli dzisiaj to jest największy problem światowy, to tylko dlatego, że oni potrafią od 8 miesięcy już przeszło się bronić. Kto się nie broni, to ten nie jest broniony także przez innych. I musicie państwo o tym pamiętać. My musimy w stanie być zdolni do tego, by bronić się sami. A wtedy inni nam pomogą. A liczenie na to, że inni za nas to zrobią, jest naiwnością. No i jest także brakiem godności i brakiem odwagi. To zresztą się ze sobą łączy. I dlatego ten wysiłek jest potrzebny. I dlatego potrzebna jest armia bardzo rozbudowana. Dzisiaj tworzy się już powoli właśnie zaczyn 5. Dywizji. Ona też będzie tutaj rozłożona także w miejscach, gdzie wojska także i w czasach PRL-owskich nie było, na przykład w Kolnie. I będzie później tworzona, to też taki sam początek już został uczyniony, 6. Dywizja, bo tyle dywizji jest nam potrzebne dla skutecznej obrony. I to mają być dywizje pełne, dywizje czterobrygadowe, a nie trzybrygadowe, brygady czterobatalionowe, a nie trzybatalionowe. To ma być ogromna siła ognia, bo Ukraina pokazała, że to jest decydujące. I to ognia precyzyjnego. Po to kupujemy broń z Korei, po to kupujemy broń ze Stanów Zjednoczonych, być może także jeszcze z innych krajów. No i po to rozbudowujemy nasz zniszczony w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przemysł obronny, bo tu różne czynniki, nie będę ich dokładnie omawiał, doprowadziły do tego, że te możliwości, które nawet przy końcu PRL-u czy na początku nowego okresu były, był przecież planowany już wtedy czołg Goryl, taki można powiedzieć na dzisiejsze czasy czołg średniego pokolenia i był planowany czołg Zawisza, czołg już nowoczesny, bardzo nowoczesny nawet jak na dzisiejsze czasy, chociaż to było 30 lat temu, inne rodzaje broni. No, niby spadła z nas ten ciężar, czyli to, że Rosjanie nam po prostu uniemożliwiali postęp w wielu dziedzinach, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, uważali to za ich monopol, no, ale w gruncie rzeczy nic z tego nie dało się zrobić, nawet dochodziło do zamykania wielu zakładów, był taki moment, że nawet prochu w Polsce nie produkowano, nawet zwykłego prochu szczelniczego. Teraz idziemy w drugą stronę i to też będziemy rozbudowywać i już w tej chwili rozbudowujemy. Krótko mówiąc, musimy to robić, nie robimy tego dla zabawy, nie jesteśmy harcerzykami, którzy się chcą bawić w wojnę, ale wiemy, że dzisiaj niestety, szanowni państwo, wojna jest opcją niemożliwą do wykluczenia. Mógłbym państwa oszukiwać, że to jest na pewno niemożliwe. Nie, nie mogę tego powiedzieć. To jest niestety możliwe. A ponieważ jest możliwe, to musimy być do tego przygotowani. I pamiętajcie państwo, chcesz pokoju, szykuj wojnę. To jest stare powiedzenie, jeszcze łacińskie. Powiedzenie, które oddaje rzeczywistość.
Czym będziemy silniejszy, tym wojna będzie mniej prawdopodobna. A jeżeli będziemy bardzo silni, to ona praktycznie rzecz biorąc będzie wykluczona. A mamy już dzisiaj siły gospodarcze takie, by być bardzo silni. Być w Europie dzisiejszej bardzo silni, skądinąd innych naszych sojuszników zachęcać, i to tak można powiedzieć, intensywnie zachęcać do tego, żeby nasza siła została wzmocniona i była coraz bardziej wzmacniona. Żeby ich siła, przepraszam, także była wzmocniona, czyli żeby cały ten obóz był silniejszy, silniejszy i jeszcze silniejszy, żeby nasi przeciwnicy wiedzieli, że nie mają czego szukać tą drogą. To jest droga do przywrócenia pokoju i na Ukrainie, i przywrócenia pokoju i spokoju na świecie. Jedyna droga i Polska tutaj, można powiedzieć, wskazuje kierunek. Ale szanowni państwo, Ukraińcy obronili się i bronią się w dalszym ciągu, mimo że sytuacja tam jest troszkę inna niż to czasem pokazują media, no trochę bardziej skomplikowana, trudniejsza, ale naprawdę mają wszelkie szanse, żeby się obronić, dlatego że ich morale jest dobre. I to morale trzeba budować także w Polsce. To jest sprawa, która wzbudza szczególną furię naszych przeciwników. Bo oni by chcieli, żeby polskie społeczeństwo zostało kompletnie rozłożone. Tylko i wyłącznie różnego rodzaju, no powiedzmy sobie, bardzo różnego rodzaju przyjemności, interesowanie się tą sferą, która w życiu jest ważna oczywiście, ale która dalece sensu życia nie wyczerpuje. I tu edukacja historyczna, przygotowanie do obrony, to wszystko jest bardzo potrzebne. A mówiąc najkrócej i najprościej, potrzebny jest mocny polski patriotyzm. Nasi przeciwnicy, zresztą biorąc przykład ze Stalina, bo to on wymyślił w latach 30., że są stronnictwa demokratyczne, czyli wtedy mówiło się też jednolitofrontowe, czyli front razem z komunistami przeciwko faszyzmowi i antydemokratyczne, czy wręcz faszystowskie, czyli te, które tego nie chcą. Później w latach 40. też te stronnictwa, które dążyły do najbardziej obrzydliwej komunistycznej dyktatury, do totalitaryzmu, były określane jako demokratyczne. Dzisiaj oni się tak określają, chociaż można powiedzieć, że ich praktyka lat 27-28 była czymś takim, co oni często dzisiaj przypisują nam. Nie tak dawno jeden z polityków, nie warto nazwiska wspominać, akurat nie z Platformy, tylko z innej partii, zapytany, czy w Polsce jest demokracja, odpowiedział, że jest substytut demokracji. Nie wyjaśnił, o co chodzi. Otóż, szanowni państwo, substytut demokracji to był za czasów rządu Platformy Obywatelskiej. I zasługą naszej partii, zasługą Prawa i Sprawiedliwości, a później Zjednoczonej Prawicy, było to, że mimo takiej sytuacji zdołała wygrać i przywrócić w Polsce demokrację. A przywrócić demokrację to znaczy przywrócić sytuację alternatywną. Bo tamta strona zlikwidowała jakikolwiek pluralizm medialny, to znaczy oczywiście gdzieś na marginesie działały pisma, nawet była w jakimś momencie telewizja, no, jest Radio Maryja, ale to wszystko były tylko marginesy. Te główne środki masowego przekazu i coraz silniejszy internet był w gruncie rzeczy jednokierunkowy. Przekazywał informacje, które składały się w gruncie rzeczy na jeden obraz. Na obraz chwały Platformy Obywatelskiej, a w szczególności jej przywódcy Donalda Tuska. Atakowano
i to bardzo brutalnie dziennikarzy, którzy to podważali. Atakowano nawet za napisanie pracy magisterskiej, która się nie podobała. Była o Lechu Wałęsie, nie podobała się, pokazała różne nieprzyjemne elementy jego życiorysu. Nie będę w to wchodził w tej chwili, ale w każdym razie zrobiono coś takiego, co no naprawdę w państwie demokratycznym jest poza wyobraźnią. Znaczy postanowiono wysłać z powodu tej jednej pracy magisterskiej kontrolę na najstarszy uniwersytet w Polsce. Zresztą skądinąd bardzo lewicowy dzisiaj. No ale tam się niejaki, no już nie chcę w tej chwili operować nazwiskami, bo nie wiem, czy on chce, ten autor tej pracy, by jego nazwisko wymieniać, postanowiono tutaj dokonać kontroli, bo się oto stała rzecz straszliwa. Ktoś napisał coś, co jest absolutnie prawdą, ale co się nie podoba. I wielokrotnie też sam Donald Tusk, kiedy miały wychodzić różne książki, które mu się też nie podobały, odgrażał się po prostu publicznie, co to się nie stanie autorom, jeżeli te książki się ukazały. No autorzy się na szczęście nie przestraszyli i książki się ukazały. Jeżeli chodzi o nagrania różnych rozmów, to może część z Państwa widziała, jak to fizycznie próbowano przez UOP wyrwać, nie UOP, tylko już wtedy ABW, wyrwać z rąk dziennikarzy te nagrania. No, co to miało wspólnego z demokracją? Co wspólnego z demokracją miała ta wojna z kibicami? I to w momencie, kiedy ten ruch kibicowski rzeczywiście wcale nie jednolity, no często powiedzmy sobie, no mający, jak to się mówi, za uszami. Ja doskonale to wiem. Wcale tutaj nie głoszę chwałę tego ruchu, ale po pierwsze są tam też elementy po prostu patriotyczne, a nie kryminalne. A po drugie, no taka wojna może być prowadzona w momencie, kiedy jest największe zagrożenie. To zagrożenie akurat właśnie spadało. A po drugie musi być jednak prowadzona w zgodzie z prawem. A tu, szanowni Państwo, dzisiaj jest tak. Są oskarżeni o wielkie nadużycie. Chodzi o dziesiątki milionów złotych. I co? Sąd nie stosuje jakiegokolwiek środka zapobiegawczego. Już nie mówię o tymczasowym aresztowaniu, tylko nawet zakaz opuszczania kraju, konieczność meldowania się. No te wszystkie, te łagodniejsze, wolnościowe środki. Nic nie jest zastosowane. To wydarzenie sprzed kilku tygodni. Natomiast co było wtedy? No rekordzista siedział 3 lata i 4 miesiące w więzieniu. Pod jakim zarzutem? Kradzieży torby płóciennej. No tak, proszę Państwa. Torba płócienna. No. Na pewno bardzo wiele warta. A inni siedzieli po 20 miesięcy, 18. To oczywiście z żadnymi torbami, z żadnymi kradzieżami nie miało nic wspólnego. To była czysta polityka. Bo był też telefon Putina, któremu się nie spodobało to, że ktoś tam się odgrażał ich kibicom, którzy przybyli na Mistrzostwa Europy do Polski. I zresztą zachowywali się często w sposób bardzo prowokacyjny. Otóż, szanowni Państwo, to były kpiny z praworządności, to były kpiny z demokracji. Przecież był ten telefon, prowokacja dziennikarska do sędziego w sprawie ustawiania kwestii związanych z nieprzyjemnymi dla władzy procesami. I co się stało temu sędziemu? No, przeniesiono go niestety do, chyba tu to jest apelacja białostocka, tak? Tak. To do tej apelacji go przeniesiono. Nic więcej mu nie zrobiono. Nie usunięto go z zawodu, chociaż sytuacja była skandaliczna. A co się stało z dziennikarzem? Ukarano go. Tak to, proszę Państwa, wyglądała demokracja. A tych przykładów można by i praworządność można by tutaj bardzo, bardzo wiele przytoczyć. Ale przede wszystkim tamta władza z góry mówiła, że opozycja nie ma prawa władzy przejąć. My nie mówimy, że oni nie mają prawa przejąć władzy. My tylko tłumaczymy społeczeństwu, żeby tego nie robiła, żeby ich nie popierała. Bo jak ich poprze, to oni przejmą władzę. No nie daj Boże, co się wtedy w Polsce stanie. Ale
Ale my przecież obywatelom polskim prawa do decydowania o tym, kto rządzi, w żadnym wypadku nie odbieramy i tego prawa nie kwestionujemy. Natomiast tamci robili to zupełnie wprost, tamci zabraniali na poziomie samorządowych jakichkolwiek koalicji z naszą partią, no próbowali naszą partię izolować, otoczyć takim kordonem sanitarnym. Krótko mówiąc, w istocie próbowali stworzyć taką sytuację, że w gruncie rzeczy tylko jeden kierunek, ten, powiedzmy sobie jasno, postkomunistyczny, mógłby w Polsce rządzić. My postkomunizm żeśmy odrzucili. W końcu się to udało. W końcu się udało odrzucić postkomunizm. A pamiętajcie, że postkomunizm nie był zły tylko ze względu na to, skąd się wywodził. To był system wyjątkowo wręcz nieefektywny, właśnie system rabunku, niesprawiedliwości i jeszcze jednego mechanizmu, bardzo groźnego dla przyszłości naszego narodu. Otóż komunizm charakteryzował się takim mechanizmem negatywnego doboru kadr. Kto miał gorsze cechy, tym łatwiej awansował. Otóż ten system został przeniesiony do postkomunizmu. I to było naprawdę, jest w dalszym ciągu dla nas ogromnym obciążeniem. Bo skutki tego niestety w wielu dziedzinach, także gospodarczej, trwają. My musimy, proszę Państwa, mam nadzieję po zwycięstwie, otworzyć szeroko drogę, w szczególności dla młodych, ale nie tylko dla młodych ludzi, z inicjatywą do biznesu. Do biznesu uczciwego. Do biznesu, który będzie przynosił im życiowe powodzenie, ale który jednocześnie będzie rozwijał Polskę. Bo rzeczywiście poziom inwestycji w Polsce jest w tej chwili zbyt niski. Szczególnie właśnie tych inwestycji prywatnych. I to się przez cały czas utrzymywało. Teraz jeszcze można powiedzieć, spadło. Musimy to zmienić, ale to mogą zmienić nowi ludzie. Nowi ludzie, którzy powinni mieć więcej odwagi. Więcej odwagi, żeby wchodzić w tą sferę. My tworzymy różnego rodzaju udogodnienia podatkowe, różnego rodzaju inkubatory biznesu, etc., etc., ale skutek tego jeszcze jest za mały. Jeszcze ciągle w ludziach tkwi ten lęk przed ryzykiem, który rzeczywiście był uzasadniony w tych poprzednich latach, bo naprawdę to, co pan Kluska opowiadał, że właściwie bez opłacania się różnego rodzaju miejscowym gangom, te gangi miały często powiązania z władzą, nie dało się biznesu prowadzić. Można było być zniszczony. No, w jego wypadku w pewnym momencie zabrali mu dwa piękne samochody Toyoty, takie terenowe. Jednym z nich miałem okazję się przejechać. Jechaliśmy tak ostro pod górę, że nie ukrywam, że trochę tam... Taka myśl, że za chwilę spadniemy, przychodziła do głowy. Ale to tak dobry samochód, że żeśmy nie spadli. Otóż, proszę Państwa, ale zabrano to, bo na jakie cele? Mobilizacyjne. Nagle okazało się, że jest jakaś mobilizacja w Polsce. Oczywiście żadnej mobilizacji nie było, no ale takie metody już stosowano. Tu proszę zwrócić uwagę, różne władze ze sobą współpracowały, żeby tego człowieka, który nie chciał płacić, do tego zmusić albo żeby go po prostu obrabować, okraść. I to zniechęcało nowych ludzi, tych, którzy by mogli też funkcjonować w biznesie i mogliby odnosić sukcesy. Tych, którzy w biznesie już funkcjonowali, ale mogliby się przebić z pozycji średnich biznesmenów do tej pozycji dużych biznesmenów. Bo my chcemy mieć taki biznes, bo to jest normalne w gospodarce rynkowej. Tylko my chcemy, żeby on był uczciwy, żeby on płacił podatki w Polsce. I o tym też, szanowni państwo, trzeba pamiętać. I trzeba pamiętać także o tym, że przyszły takie czasy, w którym państwo musi być państwem sprawczym, państwem zdolnym do działania. I tu już nie chodzi tylko o ten, jak to Marek Jurek swego czasu nazwał, imposybilizm, niezdolność do działania tego państwa z lat 90. czy początku lat 2000. Tu chodzi o sprawność dalej idącą,
bo mamy groźnego wroga. Ten wróg jest aktywny. Ten wróg jest aktywny teraz tutaj też na tych granicach, także w okręgu kaliningradzkim. Zabezpieczamy się przed tym. Ale nie łudźmy się, że on jest aktywny także wewnątrz naszego kraju, że istnieje agentura. Czyli naprawdę musimy umocnić nasze państwo, uczynić go zdolnym do tego, żeby się tym zagrożeniom przeciwstawić. Inaczej będziemy naprawdę gorzko płakać. I chociaż nie jest jeszcze w tej chwili moment, chociaż już się zbliża moment, w którym będą pierwsze konferencje programowe naszej partii. Jeszcze na pewno w tym roku się to odbędzie. Ale przedstawienie pełnego programu, poza tym programem kontynuacji, bo my to wszystko, co żeśmy zaczęli, chcemy kontynuować. A sądzę, że w tym było naprawdę bardzo wielkiego. Chociaż nie jest ten moment, to muszę państwu powiedzieć, że jest wiele nowych pomysłów. Jest także i wiemy o tym wiele spraw niezałatwionych. Jest niezałatwiona i to się nam nie udało i my potrafimy się do tego przyznać. Sprawa mieszkaniowa, bo w Polsce potrzebne są tanie mieszkania dla bardzo wielu ludzi, w szczególności młodych, ale nie tylko młodych. Jest potrzebne załatwienie i to już właśnie załatwiamy w tym momencie sprawy odszkodowań dla tych, którzy muszą być wywłaszczeni ze względu na wielkie inwestycje, bo te wielkie inwestycje są nam potrzebne, ale my zauważyliśmy, że często człowiek, który będzie nawet obdarzony sumą typu 140% wartości rynkowej jego dotychczasowej siedziby, czy można powiedzieć, może czasem to brzmi zbyt, że tak powiem, okazale jak na tego rodzaju sytuacje, z którymi mamy tutaj do czynienia, jego posiadłości. Otóż te 140% czasem jest niższe niż wartość odtworzeniowa, bo człowiek, który stworzył, gdzieś mieszka, nawet jeżeli to jest biedna chatka, no tu jeszcze na tych terenach, przez które choćby jechałem, tych chatek jest sporo, ale w innych częściach Polski też jest sporo. Taka chatka może być wyceniona na jakąś śmieszną sumę i on dostanie 140% tej sumy, ale on za to sobie nowego domu nie wybuduje, ani nie kupi. I my to wiemy. Ta sprawa będzie załatwiana, proszę państwa. Nikt nie będzie w Polsce rabowany, tak jak to było za PRL-u, a także i później. Wszyscy będą, proszę państwa, ale inwestycje, w tym wypadku chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, są Polsce potrzebne, bo wśród naszych celów jest także jeden, w którym się bardzo radykalnie ścieramy z naszymi przeciwnikami. Prezydent Warszawy, muszę przez chwilę się wody napić, jak to powiedziałem. Trzaskowski powiedział kiedyś, po co nam port, no w Warszawie to tak dokładnie nie jest w Warszawie, tylko kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, skoro mamy w Berlinie. No to jest istota tej sprawy. Oni chcą, żeby Polska była taką przyniemiecką prowincją. Otóż my chcemy, żeby Polska była krajem, który nie jest prowincją. Nie jest żadną prowincją Europy czy świata. Leży w centrum. Leży w centrum także w tym sensie, że... A po to nam jest potrzebny wielki port lotniczy. Po to jest potrzebny taki port, gdzie siedząc w tej poczekalni można widzieć połączenia i godziny przylotu samolotów zarówno z Europy, jak i z Azji, jak i z Australii, jak i z Ameryki Południowej. W Wiedniu jest taki port. To nie jest jakiś olbrzymi port, ale jest takie lotnisko. W Pradze nawet. Ja już nie mówię o Frankfurcie, czy tam tych paryskich lotniskach, czy jeszcze bardziej londyńskich. No już nie mówię o lotniskach, które są największe na świecie, czyli amerykańskich, no i chińskich. Krótko mówiąc, potrzebujemy czegoś naprawdę dużego i jest naprawdę szansa na to, żeby to dobrze działało. Jest potencjalny klient dla tego rodzaju lotniska, nawet w
wtedy, kiedy ono będzie mogło obsłużyć rocznie 100 milionów pasażerów. I plus duże transporty, cargo, te lotnicze, to prawda, to jest oczywiście transport używany rzadziej niż innego rodzaju transporty, bo jest droższy, ale często to jest transport potrzebny. To, szanowni państwo, też nie jest żaden wymysł. To jest po prostu program deprowincjonalizacji Polski. My nie chcemy być, jeszcze raz to powtórzę, bo to jest bardzo ważne, prowincją. Oni chcą, żebyśmy byli prowincją. A dlaczego chcą, żebyśmy byli prowincją? Bo są w istocie partią niemiecką, a Niemcy zawsze tak widzieli Polskę. Prowincjonalny kraj biedniejszy od Niemiec przy niemieckiej i szparagi zbierać. Otóż niech sobie sami zbierają. No tak. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, że ktoś się opiekuje z starszymi osobami, no ale to tak zwykle jest, że ci z biedniejszych krajów się opiekują z tymi z bogatszych. I teraz powiem państwu tak. Czy my jesteśmy zdolni do tego, żeby dorównać, czy przynajmniej bardzo się zbliżyć, bo od 90% PKB to można mówić w gruncie rzeczy o równości z Niemcami. W 1991 roku mieliśmy w sile nabywczej oczywiście licząc 27% tego, co Niemcy. Dzisiaj mieliśmy w przeszłym roku 66, a w tym roku będziemy mieli już pewnie jakieś 67-8. Możemy, proszę państwa, to zrobić. Możemy w krótkim czasie dogonić nawet tych bogatych. Bo Niemcy to nie jest najbogatszy kraj europejski, jak niektórzy sądzą i to nie jest, jak niektórzy w naszej telewizji mówią, mocarstwo światowe i daleko im do tego, ale to jest rzeczywiście kraj bardzo bogaty i rzeczywiście gospodarczo i politycznie silny. I my, szanowni państwo, możemy tego dokonać, ale musimy zrzucić te wszystkie kompleksy. Musimy się, proszę państwa, domagać reparacji, bo to jest sprawa nie tylko naszych interesów finansowych, ale to jest także, proszę państwa, sprawa naszej godności. Musimy w końcu zacząć prowadzić politykę jak poważne państwo i poważny naród. Tak jak zawsze mówił mój świętej pamięci brat. I ten wybór, przed którym stoimy, to jest wybór między z jednej strony no, wprost to zapowiadają likwidacją praworządności, likwidacją prawa, no bo to wyprowadzenia wysokich urzędników, wysokich przedstawicieli państwa przez odważnych ludzi, jak to oni mówią, to jest przecież łamanie demokracji i łamanie praworządności w najczystszym tego słowa znaczeniu i te wszystkie ich zapowiedzi. To są właśnie zapowiedzi tego rodzaju, ale to jest też zapowiedź, że będziemy takim biednym, przepraszam za zaokreślenie, ale takim biednym, zapyziałym krajem przy Niemcach i przez Niemców eksploatowanym. I to jest stawka tych wyborów. I dlatego, szanowni państwo, obóz patriotyczny musi wygrać te wybory. Ale wygra je wtedy, jeżeli będzie zjednoczony. No, to już się dokonało i miejmy nadzieję, że nikt na to ręki nie podniesie. I jednocześnie będzie gotowy do prawdziwej walki. I to jest kwestia wysiłku każdego z nas, żeby ludzi przekonywać. Bo w mediach jesteśmy słabsi i tego nie nadrobimy. A każdy może choćby jednego przekonać, a to już jest bardzo dużo. Jest bardzo wielu ludzi w tej chwili niezdecydowanych. To jest sprawa pierwsza, no i to jest sprawa ochrony wyborów, bo oni przecież stwierdzili, że to KOD będzie bronił wyborów. Co to jest KOD? Grupa awanturników. Ja mówię nie o kocie, bo to są bardzo zacne zwierzęta, tylko o kodzie. Czyli krótko mówiąc, zamiast pilnowania wyborów, do czego każda partia oczywiście ma prawo, a nawet obowiązek, pilnowania dobrego, uczciwego liczenia głosów i wszystkich innych procedur, które są związane z wyborami, to
Chodzi tutaj o wywoływanie awantur, o to, żeby w razie przegranej móc powiedzieć, to nie były demokratyczne wybory. My musimy stworzyć potężny korpus ochrony wyborów, także tu, na Suwalszczyźnie. To musi być więcej niż partia, bo to jest około 70 tysięcy osób potrzebnych, żeby to chronić. Naszym zadaniem w parlamencie jest dokonać pewnych zmian prawnych, które by uczyniły proces liczenia głosów bardziej transparentnym, oszustwa trudniejszymi. Ale to się nie dokona, to nie będzie efektywne bez zaangażowania ludzi. I to jest moja wielka prośba do wszystkich członków partii, ale także prośba dla tych, którzy partię tylko wspierają, do sympatyków partii, żeby byli gotowi na te 24 godziny się zaangażować, albo jako członkowie komisji, albo jako mężowie zaufania, żeby nie było osieroconych komisji, żeby powstało lokalne, tutaj mówię o całym okręgu wyborczym, w wypadku tego województwa, to jest po prostu całe województwo, biuro kontroli wyborów, do którego można by zadzwonić z każdej obwodowej komisji, jeżeli się coś złego dzieje. I oczywiście to biuro będzie miało kontakt z centralnym biurem, żeby stworzyć też mechanizm takiego patrolowania, żeby te bardziej odległe, a na tych ziemiach jest tego dużo, komisje obwodowe mogły być także odwiedzane, żeby tych ludzi naszych tam podtrzymywać na duchu. Bo to również, proszę Państwa, w tych komisjach bywało i obawiam się, że może bywać. Oczywiście do służb państwowych należy to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby była ochrona, żeby te awantury były szybko pacyfikowane. I jeżeli to zrobimy, jeżeli te 11 miesięcy, bo to mniej więcej tyle jest w tej chwili do wyborów, może trochę więcej, może trochę mniej, ale pewnie niespełna rok, wykorzystamy dobrze, to jestem głęboko przekonany, że zwyciężymy. Jeszcze oczywiście jest jeden warunek, jeśli dobrze przetrwamy zimę, ale w tej chwili wszystko wskazuje na to, że jeżeli chodzi o węgiel, to jest. Jeżeli chodzi o logistykę, jego dostarczenia, to jest. No są jeszcze pewne kłopoty, są pewne gminy, które nie wiedzieć czemu nie chcą, ale może mogą być zastąpione albo przez inne mechanizmy, albo przez gminy sąsiednie. Jeżeli chodzi o dostarczanie węgla, ten węgiel będzie dostarczany być może w pewnych etapach 1,5 tony, później znów 1,5 tony, może nawet będzie czasem gdzieś trzeba było, będzie trochę to zmniejszyć, bo są pewne kłopoty z przesypywaniem tego węgla, to znaczy tworzeniem tego orzechu czy tam groszku, bo to jest do tych nowoczesnych pieców potrzebne. Ale z całą pewnością mamy już tego węgla wystarczającą ilość i nikomu zimno nie będzie. Przez węgiel ja rozumiem oczywiście wszystkie paliwa, bo przecież ludzie palą nie tylko węglem, także innymi paliwami. To załatwimy i nawet wrodzy nam, czy w każdym razie niechętni politolodzy i socjologowie mówią, że jak to załatwimy, to odbicie się do zwycięstwa będzie naprawdę bardzo prawdopodobne i możliwe. Ale bez pracy nie ma kołaczy. Szanowni Państwo, na to będziemy musieli sobie ciężko zapracować. I ja wierzę, że ta praca dla Polski, jak tutaj słusznie mówił pan minister Zieliński, mój imiennik, a jak już mówiłem najbardziej na jednym ze spotkań, najbardziej ze wszystkiego, co mam, mi odpowiada moje imię. Więc krótko mówiąc, sądzę, że mój kolega od bardzo, bardzo wielu lat będzie tu działał energicznie. Oczywiście, że pan poseł też, który jest tutaj szefem tego okręgu, też będzie działał bardzo energicznie, pan poseł Gwiazdowski. Krótko mówiąc, że tutaj ten okręg partyjny i okręg senacki się wywiążą ze swoich obowiązków. I że będzie tu dobrze, że będzie tu zwycięstwo i będzie zwycięstwo w całym kraju. Daj Boże, że tak będzie. Dziękuję.